Z poprzedniego nagrania wiesz już, że atom składa się z protonów i neutronów, które umieszczone są w jądrze atomowym. W skład atomu wchodzą również elektrony, które znajdują się gdzieś w pobliżu jądra, ale na niej nie spadają. Powiedziałam Ci również, że elektrony i rozważania nad ich istotą stanowią podstawę do powstania nauki, jaką jest chemia. Elektrony jednych atomów mogą oddziaływać z innymi elektronami, z elektronami innych atomów. Dzięki nauce, jaką jest chemia, możemy przewidywać, jaki atom jednego rodzaju będzie reagował z innymi atomami. Czy wybrane atomy będą się przyciągały, czy też będą się odpychały od siebie. Aby móc prowadzić takie rozważania, należy najpierw uświadomić sobie, co dzieje się z elektronami w danym atomie i to właśnie postaram Ci się wytłumaczyć w tym i kolejnych nagraniach. Jądro w atomie zajmuje niewielką część. Większość atomów zajmują elektrony, które powinniśmy traktować jak mgłę wokół jądra. Skoro elektrony traktujemy jak mgłę, to tak jak w mgle, na którą patrzysz gołym okiem, nie jesteś w stanie określić, gdzie znajdują się elementy, widzisz tylko chmurę. Tak samo będzie w przypadku elektronu. Nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, gdzie w danym momencie może znajdować się elektron. Możemy tylko z pewnym prawdopodobieństwem określić, gdzie jest elektron w atomie. Na przykład atom helu, gdybyśmy go bardzo powiększyli, wyglądałby tak. Tu mamy jądro atomowe. Zobacz, jakie jest małe w porównaniu do całego atomu. W jądrze mamy protony, wiesz już, że są to dwa protony, i neutrony. Neutronów również mamy dwa. Te wiadomości możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków. Co więcej, jeśli mamy do czynienia z dwoma protonami, to musimy też mieć dwa elektrony. I gdzie teraz są te elektrony? Otóż ani ja, ani żadna inna osoba nie jest Ci w stanie dokładnie powiedzieć, gdzie są te elektrony. Najprawdopodobniej moglibyśmy je znaleźć gdzieś niedaleko jądra. Dlaczego obok jądra? Bo w jądrze są protony o ładunku dodatnim, a elektrony mają ładunek ujemny, czyli elektrony są poniekąd przyciągane przez jądro. Zatem elektron możemy znaleźć gdzieś tutaj. Ale nie jest nigdzie powiedziane, że nie mogą one być gdzieś dalej od jądra. Na przykład tutaj, czy też tutaj. Co prawda, prawdopodobieństwo znalezienia elektronów w miarę oddalania się od jądra jest coraz mniejsze, ale nie jest zerowe. O tym, że nie możemy dokładnie sprecyzować położenia elektronu, mówi nam zasada nieoznaczoności Heisenberga. Zgodnie z tą zasadą nie jesteśmy w stanie w tym samym momencie oznaczyć jednocześnie pędu i położenia elektronów. Możemy jedynie oszacować z jakimś pewnym prawdopodobieństwem, gdzie może znajdować się elektron. Miejsce wokół jądra, w którym istnieje największe prawdopodobieństwo napotkania elektronu, nazywamy orbitalem. Zaznaczmy sobie orbital na naszym rysunku. Na rysunku atomu helu. W przypadku atomu helu orbital, czyli miejsce, gdzie występuje największe prawdopodobieństwo znalezienia elektronów, przypomina kulę wokół jądra. Jednak pamiętaj, że kula ta nie posiada ścisłych granic. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że elektron będzie znajdował się w tej kuli, która robi się coraz gęstsza w miarę jak zbliżamy się do środka kuli. Dlatego, jeśli to byłby przekrój poprzeczny, to mielibyśmy dużą gęstość w środku, która się staje coraz mniejsza w miarę jak oddalamy się od jądra. Co oznacza po prostu, że jest znacznie wyższe prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w przypadku atomu helu bliżej środka kuli niż na zewnątrz. A ten punkt graniczny, na przykład, który był... nie wiem, no dajmy na to tutaj gdzieś, jest po prostu sztucznie wprowadzony. Można znaleźć elektron prawie wszędzie. Po prostu ma dużo niższe prawdopodobieństwo przebywania na zewnątrz kuli niż w jej wnętrzu. Jedną z prób opisania tego, co dzieje się w atomie, podjął około 100 lat temu Bohr. Dzięki czemu dziś możemy porozmawiać sobie o modelu atomu Bohra. Bohr postulował inaczej, że elektron krąży wokół jądra
naładowany ujemnie punkt, przyciągany przez jądro siłami elektrostatycznymi. Aby sobie przybliżyć model atomu, przedstawiony według Bohra, załóżmy, że atom to wielopiętrowy wieżowiec, w którym na parterze zamieszkują wszystkie protony i neutrony danego atomu. Natomiast na poszczególnych piętrach wieżowca mieszkają lokatorzy. W naszym przypadku są to elektrony. Aby wejść na kolejne piętro, potrzebujemy więcej energii. Narysujmy sobie to w ten sposób obok wieżowca. Strzałka obrazuje wzrost energii. Zastanówmy się, jak rozdysponować mieszkania dla naszych elektronów. W uzgodnieniu rozdysponowania mieszkań bardzo pomocny będzie dla nas układ okresowy pierwiastków, z którego możemy odczytać, które mieszkania w naszym wieżowcu może zająć wybrany elektron. Układ okresowy jest podzielony na grupy i okresy. Spójrzmy teraz na taki układ. Tu mamy kolejne grupy, są to kolumny układu okresowego, a tutaj znajdziesz kolejne okresy układu. Są to wiersze układu okresowego pierwiastków. W pierwszym okresie znajduje się wodór, który ma jeden proton, więc i jeden elektron. A także możemy w pierwszym okresie znaleźć hel, który ma dwa protony i, jak już sobie wspominaliśmy wcześniej, dwa elektrony. Zatem, jeśli zaczniemy wprowadzać do naszego atomowego wieżowca elektrony, to elektrony atomu z pierwszego okresu zajmą pierwsze piętro w naszym wieżowcu. Na pierwszym piętrze znajduje się tylko jedno mieszkanie, w którym może zamieszkać para, dwa elektrony. Jeżeli wieżowiec należałby do atomu helu, wtedy jego protony i neutrony mieszkałyby na parterze. Natomiast dwa elektrony zajęłyby pierwsze piętro wieżowcu. Reszta pięter pozostałaby pusta. Jeżeli przejdziemy do drugiego okresu układu okresowego pierwiastków i chcielibyśmy wprowadzić do naszego atomu wieżowca, dajmy na to atom berylu, który ma cztery elektrony, to na pierwszym piętrze zamieszkałoby para elektronów. Reszta lokatorów już się nie wprowadzi na pierwsze piętro. Mieszka na nim już para elektronów, która nie chce kolejnego współlokatora. Reszta elektronów musi się bardziej wysilić i musi zająć mieszkania na kolejnym szczeblu energetycznym, czyli na drugim piętrze. Zatem przechodzimy na drugie piętro. I co się tu dzieje? Na drugim piętrze mamy już więcej mieszkań niż na piętrze pierwszym. Mamy tutaj aż cztery mieszkania. Czyli jeżeli na przykład wieżowiec ten obrazowałby atom berylu, to na pierwszym piętrze mieszkałyby tylko dwa elektrony w jednym mieszkaniu i dwa elektrony w jednym mieszkaniu na drugim piętrze. Pozostałe mieszkania pozostaną puste. Gdybyśmy do wieżowca chcieli wprowadzić atom neonu, który znajduje się w drugim okresie układu okresowego pierwiastków, i ma 10 protonów, a co za tym idzie również 10 elektronów, to na parterze mielibyśmy jego protony i neutrony. Na pierwszym piętrze ponownie zamieszkałby w jednym mieszkaniu dwa elektrony. Na drugim piętrze natomiast zamieszkałyby pozostałe elektrony, po dwa w każdym mieszkaniu. Mieszkania na wyższych piętrach ponownie pozostałyby wolne. Nikomu przecież nie chce się zużywać niepotrzebnie energii na wchodzenie po schodach, kiedy może pozostać na niższym piętrze. Zobacz, parte w naszym wieżowcu to jądro atomowe. Takie piętro w atomowym wieżowcu nazywamy powłoką elektronową. Na piętrze, czyli w powłoce elektronowej, znajdują się mieszkania, które nazywamy orbitalami. W danym mieszkaniu mogą mieszkać tylko dwaj elektronowi lokatorzy. Na jednym orbitalu może znajdować się maksymalnie dwa elektrony. Dla przypomnenia jeszcze raz napiszemy sobie
Orbital. O tym, że elektrony mogą zajmować mieszkania w określony sposób, mówi nam zakaz Pauliego. Zgodnie z tym zakazem, co najwyżej dwa elektrony mogą zajmować dany orbital. Zobacz, w żadnym z przedstawionych przeze mnie mieszkań nie zastaniesz trzech elektronów. Przenieśmy teraz nasze mieszkaniowe rozważania na uproszczony model atomu, jaki był postulowany przez Bohra. W środku atomu mamy jądro atomowe. Dookoła jądra znajdują się powłoki elektronowe. Tu narysujemy sobie takie powłoki. Pierwsza powłoka, druga powłoka, trzecia powłoka i tak dalej. Zerknij na wieżowiec. Na pierwszej powłoce może znajdować się tylko dwa elektrony. Na drugiej powłoce. Natomiast tutaj sobie napiszemy te dwa elektrony. Na drugiej powłoce natomiast może się znajdować aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj przeniesiemy te 8 elektronów. Używając wzoru 2n kwadrat, gdzie n to numer piętra, czyli numer powłoki, możemy oszacować, ile elektronów będzie się znajdować w danej powłoce. Sprawdźmy, czy zgadza się to z naszym rysunkiem. Pierwsza powłoka, gdzie n równa 1, zatem 1 do kwadratu razy 2 daje nam 2. I tyle elektronów mamy na pierwszej powłoce, naszym pierwszym piętrze. Teraz zobaczmy, jak to wygląda na drugim piętrze. Na drugim piętrze n wynosi 2, czyli 2 do kwadratu razy 2. Otrzymujemy 8. I dokładnie tyle mamy elektronów lokatorów na drugim piętrze naszego atomowego wieżowca. Używając tego wzoru, bez problemu oszacujemy, ile elektronów zmieści się na trzeciej powłoce. Gdy n równe 3, 3 do kwadratu razy 2 to 18. Zatem na trzeciej powłoce zmieściłoby się aż 18 elektronów. A skoro dwa elektrony, jak powiedział Pauli, może mieszkać w jednym mieszkaniu, to na trzeciej powłoce w atomie zgodnym z modelem Bohra znajduje się 9 mieszkań, 9 orbitali. Tutaj narysujemy sobie te mieszkanka. 2, trzecie mieszkanie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme i dziewiąty orbital. Teraz zrobię coś niefajnego. Otóż powiem Ci, że w rzeczywistości mieszkania w wieżowcu atomowym nie są porozkładane tak, jak powiedział nam o tym Bohr. Co więcej, orbitale nie mają tylko kształtu kuli. W modelu zrezygnowano z niego, ponieważ zgodnie z elektrodynamiką klasyczną poruszający się po kręgu lub elipsie, a więc przyspieszany elektron, powinien w sposób ciągły wypromieniowywać energię i w efekcie spadłby na jądro już po czasie rzędu 10 do minus 6 sekundy. A mówiliśmy sobie, że elektron nie spada na jądro. Model Bohra umożliwia nam tylko wytłumaczenie, co dzieje się z jednym elektronem atomu wodoru. Dlatego teraz przebudujemy troszeczkę nasz atomowy wieżowiec. Zauważ, że podobnie dzieje się w życiu codziennym. Architekci coraz częściej tworzą coraz to bardziej skomplikowane budowle. Oczywiście nasz wieżowiec nadal posiada piętra, ale na tych piętrach mamy mieszkania na różnych poziomach, na takich, powiedzmy sobie, przybudówkach. Pierwsze piętro pozostawiamy bez zmian. Drugie piętro ma dwa poziomy. Na jednym poziomie znajduje się jedno mieszkanie. Na drugim poziomie mamy natomiast trzy mieszkania. Narysujemy sobie te mieszkania. Pierwsze mieszkanie, drugie mieszkanie i trzecie mieszkanie. Na trzecim piętrze sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. Na trzecim piętrze mamy aż trzy poziomy. Pierwszy poziom ma jedno mieszkanie. Drugi poziom podobnie ma trzy mieszkania. Natomiast trzeci poziom
ma tych mieszkań aż 5. Tutaj rysuję sobie trzeci poziom i na nim 5 mieszkanek, czyli 5 orbitali. Raz, dwa, trzy, cztery i piąte. Gdybyś do wieżowca chciał wprowadzić na przykład atom węgla, który, przypomnijmy sobie, ma 6 protonów, a co za tym idzie, również 6 elektronów, bo jest obojętny, to na parterze, w jądrze, będą mieszkały sobie protony i neutrony. Na pierwszym piętrze, czyli na pierwszej powłoce, w jednym mieszkaniu, czyli orbitalu, będą 2 elektrony. Tutaj narysujemy sobie te elektrony, jeden i drugi. Natomiast na drugim piętrze, na pierwszym poziomie, czyli pierwszym wolnym miejscu o możliwie najniższej energii, zamieszkają 2 elektrony, a kolejne 2 muszą wdrapać się na wyższy poziom energetyczny, i mają do dyspozycji aż 3 mieszkania, a ich jest tylko 2. Więc, aby sobie nie przeszkadzać, zajmą one 2 oddzielne mieszkania. Takie przybudówki dla mieszkań, takie dodatkowe poziomy na piętrze, będziemy od teraz nazywać powłokami. Tutaj sobie zapiszemy, żeby nam się utrwaliło. Takie podpoziomy to będą podpowłoki. Oczywiście na to, jak są zajmowane orbitale, również mamy pewną regułę. Zajmowanie orbitali jest zgodne z tak zwaną regułą Hunda. Reguła ta mówi, że elektrony zajmują różne orbitale danej podpowłoki, zanim obsadzą podwójnie jeden z orbitali danej podpowłoki. 2 elektrony nie wejdą do jednego mieszkania dopóki na jednej przybudówce, czyli podpowłoce, nie są zajęte wszystkie mieszkania, czyli orbitale. Teraz pewnie zastanawiasz się, jak naprawdę wyglądają te mieszkania dla elektronów. Otóż wyglądają one tak. Odnieśmy ten obrazek do naszego wieżowca, tylko tak jakbyśmy sobie przewrócili go do góry nogami. Zobacz, kiedy mamy n równe 1, wtedy mamy do czynienia z pierwszą powłoką, pierwszym piętrem naszego wieżowca, pierwszym okresem w układzie okresowym pierwiastków. Mieszkanie, orbital, przypomina małą kulkę. Przejdźmy teraz na drugie piętro, gdzie n równało się 2. Druga powłoka, drugi okres. Tu mamy 4 mieszkania, czyli 4 orbitale. Zobacz, kiedy wejdziemy na wyższe energetycznie powłoki, wyższe piętra w naszym wieżowcu, kształty i ilość orbitali jest już bardziej skomplikowana. Teraz zastanówmy się nad kolejną rzeczą. Jak możemy opisać orbitale? Przecież tak samo jak mieszkania w bloku mają jakiś adres, tak samo mieszkania elektronów danego atomu możemy zaadresować, czyli opisać konfigurację. Konfigurację, czyli ich położenie. I tak na przykład to mieszkanie, ten orbital, to będzie 1, bo pierwsza powłoka, pierwsze piętro. Dodatkowo do jedynki dopisujemy literkę małe s. To mieszkanie możemy opisać analogicznie. Możemy analogicznie napisać konfigurację tego orbitalu. 2, bo drugie piętro i mała literka s. Kiedy przejdziemy na kolejną przybudówkę drugiej powłoki, czyli kolejną podpowłokę, nadal mamy 2, bo druga powłoka, i dopisujemy do tej dwójeczki małą literkę p z indeksem dolnym z.
Następnie opisujemy kolejne mieszkanie. Kolejne mieszkanie jest obok 2PZ, czyli ponownie będzie to 2P i dopisujemy Y. Czemu piszemy 2PY czy też 2PZ? Opowiem Ci innym razem. Zobacz, tak właśnie opisane są orbitale. Tu mamy orbital 1s, tutaj natomiast będziemy mieć orbital 2s, przepraszam, i orbital 2pz. Zrozumienie, jak elektrony są rozmieszczone na powłokach, podpowłokach i orbitalach, jest kluczem do zrozumienia chemii. Elektrony mogą przeskakiwać między poszczególnymi orbitalami, ale robią to w ściśle określony sposób, ponieważ ich energia nie jest ciągła, jest skwantowana, czyli jest podzielona na takie jakby porcje. Rzeczy, jakie Ci przedstawiłam w tym nagraniu, otwierają nam furtkę do rozważania nad radioaktywnością, nad tym, jak coś może reagować z czymś innym i dlaczego tak się dzieje. Ale o tym to już opowiem Ci w kolejnym nagraniu.